Dzień dobry, tu Agnieszka Kalus. Witam Was na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj o książkach, które przeczytałam jeszcze w zeszłym roku. Są to trzy książki, które widzieliście na miniaturce, dwie powieści, jeden zbiór reportaży oraz dwie książki karteczkowe, czyli takie, których nie mam w formie książkowej, ponieważ wysłuchałam je na audiobookach. I zaczniemy może od tych karteczkowych, żeby je mieć z głowy i żeby też odhaczyć bestsellery. Ponieważ obie te książki są bardzo, bardzo znane, a jak wiecie, ja bardzo rzadko sięgam po książki, które są bardzo, bardzo znane. Rzadko kupuję cokolwiek ze stolika w Empiku. Ale jedną z nich przeczytałam dlatego, że w pracy mamy taki klub książki i tam umówiliśmy się, że przeczytamy sobie jedną książkę i to wybrały dziewczyny, nastolatki, właśnie tę powieść. Także ja się przygotowałam, oczywiście ją przeczytałam. Jest to książka pod tytułem Gdzie śpiewają raki, Deli Owens. Książka, która chyba już nawet została zekranizowana, ponieważ widziałam, że ma obecnie zmienioną okładkę. To jest powieść o dziewczynie, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, w rodzinie, w której nie ma miłości. Są dzieci, jest bieda, jest dużo alkoholu, jest przemoc, ale miłości nie ma. W takiej sytuacji matka pewnego dnia zabiera swoje rzeczy i odchodzi. Starsze dzieci też bardzo szybko ulatniają się z domu. Z przemocowym alkoholikiem ojcem zostaje najmłodsza dziewczynka. Dziewczynka, którą wkrótce ludzie z miasteczka zaczynają nazywać dziewczyną z bagien, ponieważ dom i cała ta okolica znajduje się na takim terenie podmokłym, bagnistym, poprzecinanym kanałami, gdzie bardzo trudno się poruszać, jeżeli ktoś tych obszarów nie zna. Miejscowi tak naprawdę nie przejmują się losem tej dziewczynki. No, ona ma ojca, a jaki ten ojciec jest, taki jest. Są to jakieś lata, chyba 60. I to dziecko musi sobie tak naprawdę radzić samo. Musi samo zdobywać jedzenie, a jeszcze oprócz tego musi zadowalać ojca. Ale nie w takim sensie, jak sobie myślicie, ale po prostu ojciec się do wszystkiego czepia. Po pewnym czasie natomiast dziewczyna zostaje zupełnie sama. No i wtedy, pomimo wszystko, cierpi na ogromną samotność. Rodzinę zastępują jej zwierzęta, które mieszkają w okolicy. Ona jest świetna w obserwowaniu przyrody, natury. Bardzo dobrze potrafi rozpoznawać gatunki ptaków. Bardzo dobrze radzi sobie także z poruszaniem się w tym trudnym terenie. I kiedy pewnego dnia poznaje chłopaka w swoim wieku, ta przyjaźń przeradza się później w coś większego. Ta książka jednak nie opowiada tylko i wyłącznie o losach tej dziewczyny. To wszystko przedstawione jest w trochę szerszym kontekście. W kontekście tego w ogóle, jak wyglądały stosunki w takich miejscowościach w latach 50., 60., naprawdę nie pamiętam, kiedy to było. Jak traktowano ludność czarnoskórą. W jaki sposób generalnie działały instytucje publiczne. I w jaki sposób też ludzie odnosili się do kobiet. Ale ta książka to tak, to taki bestseller. Wszystko tam jest takie bardzo mocno polukrowane. Aczkolwiek końcówka jest całkiem zadowalająca jak dla mnie. I nawet mi się spodobała. Także nie, absolutnie nie przekreślam tej książki. Jeżeli lubicie takie opowieści, to jak najbardziej. Ale ostrzegam, że ta książka przede wszystkim skupia się na warstwie fabularnej, a nie na tych innych wątkach, o których Wam powiedziałam. Tamte wątki trzeba sobie samodzielnie wyłuskać. I druga książka, która była ogromnym bestsellerem, widziałam, że wszyscy ją czytali, to Kirke Madeleine Miller. Kirke, czyli jedna z bohaterek mitologii. I ta książka właśnie opowiada o dziewczynie, kobiecie, która jest córką Boga, ale sama tak naprawdę nie ma zbyt wielu cech boskich i jeszcze na dodatek po pewnym czasie zostaje wygnana na wyspę, gdzie mieszka samotnie. Ta opowieść, powiem Wam, trochę mnie nudziła. Ja jej słuchałam,
No i jak ona mi tam leciała, to było w porządku, ale gdybym miała ją czytać, to wydaje mi się, że chyba zrezygnowałabym. Przede wszystkim dlatego, że absolutnie nie czułam żadnej relacji, żadnego związku z tą bohaterką. Ona jednak była postacią nieśmiertelną, postacią, której nie interesowały niektóre ludzkie problemy, ponieważ dla niej one trwały, wiecie, jak mrugnięcie okiem. Ta powieść również skupiała się bardzo mocno na warstwie obyczajowej, na tym, w kim ona się zakochiwała, a kto też zakochiwał się w niej. Oczywiście były tam różne intrygi, było wiele przygód, byli bohaterowie, których dobrze znamy z... chciałam powiedzieć z Biblii. Byli bohaterowie, których bardzo dobrze znamy z mitologii, jak chociażby Ikar, Telemach, czy też Penelopa, no i oczywiście Odyseusz. Także jeżeli lubicie takie historie, które są oparte na mitologii, podczas których autorka może dać poszaleć swojej fantazji i przedstawić postacie mitologiczne trochę jak ludzi, to jak najbardziej czytajcie. Ale to chyba jednak powieści nie dla mnie i po inne powieści tej autorki już raczej nie będę sięgała. A teraz przenosimy się już do współczesności. Książka reporterska pod tytułem Krótko i szczęśliwie, czyli historie późnych miłości napisana przez Agatę Romaniuk. I jak sam tytuł nam mówi, jest to książka o parach, które zakochały się w sobie w jesieni życia. To książka o wdowach, wdowcach, którzy znajdują miłość w momencie, kiedy tak naprawdę już nikt nie liczy na to, że jeszcze kogoś pozna i w kimś się zakocha. Ale te opowieści to nie są tylko takie ckliwe bajeczki, wiecie, o zakochanych dziadkach. Tutaj mamy naprawdę pary, czy też związki złożone z więcej niż dwóch osób. Tutaj mamy też opowieści, które może nie do końca odpowiadają tytułowi tej książki, które dają nam trochę do myślenia, czy ta miłość, którą opisała Agata Romaniuk, rzeczywiście jest ostatnią miłością. Bardzo, bardzo ciekawe historie, niektóre do śmiechu, niektóre takie, że trochę się łezka kręci w oku. Naprawdę bardzo pięknie napisane, ale właśnie nie w taki sposób wyciskający łzy z oczu, ale w sposób obiektywny i czasem także z przymrużeniem oka. Książka kolejna, którą trzymam na kolanach, to jest powieść norweskiej autorki Klary Weberg Oprzyj swoją samotność o moją. I ta powieść, od razu Wam powiem, troszkę mnie zawiodła. Liczyłam na coś, co mnie poruszy do głębi, ponieważ czytałam mnóstwo entuzjastycznych recenzji. To jest książka o miłości młodej dziewczyny, studentki i jej wykładowcy, czyli starszego od niej mężczyzny, który jest oczywiście w związku małżeńskim. I oni odkrywają siebie, poznają siebie, wzajemnie się sobą fascynują. Ta studentka nie jest taka pierwsza, lepsza, ona jest bardzo uzdolniona matematycznie, ponieważ studiuje matematykę, a jednocześnie jest także świetnym muzykiem. I ona bardzo długo czeka na to, aż ten jej mężczyzna, jej ukochany, odejdzie od żony i zostanie jej mężem, czy zostanie jej mężczyzną na pełen etat, na cały czas. Ale jak sądzicie, czy to się zdarzy? Nie zdradzę Wam tego. Natomiast dla mnie sprawa od początku była jasna. Co mi się tutaj nie podobało? Chociażby to, że ona tę swoją miłość porównuje do miłości innej matematyczki, żyjącej 100 lat wcześniej, Sofii Kowalewskiej. I ta dziewczyna cały czas żyje w świecie fantazji, wyobrażeń, cały czas nie potrafi dostrzec sytuacji, w której znalazła się tak naprawdę na własne życzenie. Bardzo dużo jest tutaj takich dywagacji filozoficzno-matematyczno-muzycznych i one trochę spowalniały moje czytanie i trochę
sprawiały, że książka chwilami mnie nudziła po prostu. Tego samego absolutnie nie mogę powiedzieć o kolejnej książce. Jest to powieść szwedzkiej pisarki Majgull Axelsson pod tytułem Ta, którą nigdy nie byłam. To jest książka, która przeleżała u mnie chyba 15 lat. Piękna powieść o kobiecie, która ma tak jakby dwie osobowości i też nazywają ją dwoma imionami. Jest to Mary i Marie. Zaczyna się od tragicznego wypadku. Mąż tej kobiety zostaje znaleziony koło hotelu, skąd prawdopodobnie został wyrzucony przez okno po nocy spędzonej z prostytutką. On trafia na wózek inwalidzki. Nie wiadomo, co z nim będzie, czy przeżyje, czy nie przeżyje, jest w bardzo złym stanie. I ta powieść opowiadana jest z dwóch punktów widzenia. Z punktu widzenia Mary i z punktu widzenia Marie. Jedna z nich jest ministrem w rządzie. Kobietą, która ma dużą władzę i duży autorytet. Jednocześnie jest bardzo nieszczęśliwa w swoim związku, ponieważ co prawda mieszka z mężem w jednym domu, ale żyją zupełnie oddzielnie. On porusza się na wózku. Ona natomiast prowadzi światowe życie, nigdy nie pokazując się ze swoim mężem. Drugi punkt widzenia, druga ścieżka, jaką mogło potoczyć się życie tej kobiety, jest zupełnie inna. Ona czeka przy łóżku szpitalnym tego swojego męża i zastanawia się, czy wyłączyć respirator, czy nie. Jednocześnie wspomina swoje lata młodości, lata, kiedy się w nim zakochiwała, kiedy byli jeszcze ze sobą szczęśliwi. To jest książka o tym, jak mogłoby się potoczyć życie tej kobiety w takiej i takiej sytuacji. Jest to także powieść o konfrontacji dwóch światów, które dzieli przede wszystkim poziom życia. Jest naprawdę napisana z ogromną taką wrażliwością. Książka, która otwiera nam oczy na to, że niewielkie wydarzenia w życiu mogą determinować to, jak to nasze życie się potoczy. To książka o kobiecie, która za sprawą wrzenienia się w rodzinę tego swojego męża całkowicie się zmienia i buduje siebie od początku. Bardzo piękna, poruszająca wiele wątków opowieść o kobiecie i myślę, że przede wszystkim dla kobiet. Ale na pewno żaden mężczyzna się nie zrazi, kiedy przeczyta tę książkę. Ja znam inne książki tej autorki, to jest Majgull Axelsson, przypomnę, i bardzo, bardzo je polecam. One wszystkie mi się podobały. Więc jeżeli jeszcze nie znacie, warto sięgnąć. Te książki na pewno są dostępne w księgarniach, ale ostatnio ukazały się audiobooki, które można odsłuchać m.in. na Empiku. I ja właśnie tę książkę w końcu przeczytałam uszami dzięki temu, że pojawił się audiobook. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że zaintrygowałam Was którąś z książek. Z chęcią przeczytam, co macie do powiedzenia o tych dwóch bestsellerach, czyli o Kirkę i Gdzie śpiewają raki. Czy te książki Wam się podobały bardziej niż mnie? Czy może macie podobne zdanie? Co o nich sądzicie? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już za tydzień. Pa, 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 pa.